Witam wszystkich. U mnie już jest w chwili nagrywania po 22. Miałem to przełożyć na jutro, ale się uzbierało i dla lepszego snu postanowiłem, że nagram tego vloga. No, była przerwa z vlogami. Znowu gdzieś tam liczyłem na to, że będą lepsze okoliczności do nagrywania. I to tak odkładałem. W międzyczasie też właśnie różne próby ratowania się w tej całej epidemicznej sytuacji. Próby ogarniania się psychicznie w związku z finansami. Bo głównie to przecież wszystko o to się rozchodzi. Chwilami ten chomik tutaj zaczyna panikować. Nie ułatwia życia. Próbuje się odnaleźć w sytuacji. No jak na razie to właśnie wszystko się kręci wokół tego, że w tej chwili dzieje się coś, czego jeszcze nigdzie nie grali. Wszystko zrobione na spontanie. Także osoby, które średnio lubią spontany albo ich wręcz nienawidzą, to mają trudny czas. Ale przechodząc do tego, o czym dzisiaj będę mówił, dotyczy to akurat mojej pracy ze sobą. Ostatnie parę dni miałem po części też wycięte, dlatego że poprosiłem, żeby mnie przesesjował Paweł Suski, profanautor życia, jego metodą. Niedawno na znaku zapytania Olek właśnie wrzucił, dlaczego terapeuta potrzebuje być terapeutyzowany. Przyznam się, że tylko czytałem tytuł tego filmu, bo jakoś tak mi umknęło i nie oglądnąłem. Ale na to hasło może zacznę, dlaczego, jak ja się ustosunkuję. Akurat tam było o terapeucie, ale nie wiem, czy bym się terapeutą nazwał. Bardziej przewodnikiem w rozmowie z samym sobą. Żeby zaprosić kogoś do siebie i żeby ta osoba ze swojej perspektywy pokazała jak widzi, jak wygląda, jak jest zorganizowany, powiedzmy, nasz grajdołek. Bo samemu można wiele rzeczy przegapić nawykowo albo po prostu wypierając pewne rzeczy. To nagle ktoś przychodzi i robi inspekcję. I nagle się zwraca uwagę na coś, co co się przegapiało albo się czegoś nie chciało się widzieć. Dlaczego terapeuta potrzebuje być terapeutyzowany? Według mnie z prostej przyczyny. Jeżeli terapeuta ma pewne swoje rzeczy nieprzerobione, ujmę to jako, niech to będą różne traumy, problemy, ujmę to jako dyskomfort, już o tym wspominałem, ale w momencie, kiedy ktoś czuje dyskomfort, przekaże go dalej. Ja się nauczyłem, jak to działa w momencie, kiedy uczyłem się moją metodą taką obserwacji, analizy, odwróconej inżynierii, pracy Feldenkraisowej,
z ciałem drugiej osoby. Jak się wchodzi w synchronizację z układem nerwowym drugiej osoby, zapewniając jej wsparcie, komfort i zero obciążenia. Przy okazji samemu zapewniając sobie komfort i jak najmniej wysiłku, najlepiej bezwysiłkowo to robiąc. I wtedy zrozumiałem, jak bardzo dyskomfort, powiedzmy terapeuty, przenosi się na pacjenta. W momencie, kiedy terapeuta czuje dyskomfort, zaczyna przekazywać, emanować tym dyskomfortem, przekazywać go osobie, z którą pracuje. Zaczynają się filtry, zaczynają się zakrzywienia pojęć, zaczyna się pisanie scenariuszy pod ten dyskomfort i zaczyna się sytuacja jak z powiedzenia: daj komuś młotek, a wszędzie będzie widział gwoździe. Więc jeżeli ktoś na przykład z takich terapeutów został zdradzony, no to wszędzie u pacjentów będzie widział zdradę albo będzie ich starał się chronić od tych zdrad. I faktyczne źródła problemów pacjentów zejdą na dalszy plan. No, zrobiło się małe zamieszanie. Cały spęd, tutaj cała ekipa kocia się nagle zdecydowała zebrać i mi potowarzyszyć. No, da się sobie tak porównać, się nanosząc piramidę Maslowa na ludzkie ciało, właśnie tak poziom bazowy ustawić na miednicy. Jak to się przedstawia? Jak do czegoś ciekawego dojdę, to nagram film. No, w każdym razie tak, no to jest związane, zwłaszcza teraz te dolegliwości wychodziły z tego względu, że no jest brak poczucia bezpieczeństwa, są kłopoty finansowe. Co w sumie są od dłuższego czasu, ale teraz to już jest rozwałka, więc się to nasiliło. I co ciekawego wyszło? Dlaczego ciągle mam katar? Z tego powodu też kaszle. Już się zaczynam śmiać, że zacząłem kaszleć, zanim to było modne. Że tutaj w okolicy nosa, oczu, zatok czołowych jest skumulowany, niewypłakany smutek. Co mogłoby się zgadzać, bo dużo rzeczy tam mogło zostać wyparte, uwięzione. I tak jak było z tym atakiem paniki, takim mega spowolnionym, tak tutaj też to może metodą kropelkową po prostu uchodzić, być uwalniane, żeby zachować jakąś tam równowagę do funkcjonowania, znieczulając się z automatu też na ten dyskomfort, że tylko powyżej pewnego progu dyskomfortu zwraca to uwagę, a jest taki margines. Jest taki margines, kiedy jest to po prostu znośne. No, druga rzecz, która wyszła, to właśnie coś, co siedzi głęboko, głęboko w lędźwiach. Coś, co się skojarzyło Pawłowi z podkulonym ogonem. No, w sumie przy różnych trudnościach coś ten temat pręży. Zaczynają swędzić zmiany na skórze. Zaczyna się drapanie i zaognianie ich z powrotem.
Staram się to kontrolować, już nie drapię, tylko masuję. O moim czy konflikcie, czy mojej niechęci do ciała to jeszcze pewnie powiem. Jak sobie to jeszcze poukładam. Ale wydaje mi się, że po prostu to jest... To jest wynik właśnie tego, autoagresja. Niechęć do swojego ciała, atakowanie samego siebie i ciało się nauczyło samo siebie atakować. Bo taka intencja poszła. No ale podkulony ogon. Z różnych ćwiczeń, które były na grupie Znak Zapytania, właśnie tam też była praca jakby z takim fantomowymi przedłużeniami szkieletu. I stwierdziłem dzisiaj, no dobra, po kilku dniach takiego trawienia sprawdzę ten temat. A właśnie, skoro siedzi głęboko, to tak jak już mówiłem, że właśnie część siedzi w mięśniach, ale są mięśnie głębokie i te, które tak łatwo wyczuć. Według mojej koncepcji w jednych i w drugich mogą być pewne rzeczy uwięzione. Łatwiej takie najcięższe, najtrudniejsze rzeczy właśnie ukryć w mięśniach głębokich, przyszkieletowych. I właśnie jak słyszę hasło, że coś głęboko siedzi, to jest coś, co najlepiej właśnie mikroruchami, neuroświadomością załatwić. Bo w sumie to najlepiej w ten sposób do tego dotrzeć. Jeszcze z takich rzeczy, które mi przychodzą, jak w ten sposób pracować, to yoga i pilates. To też dzięki mysza. Dzięki mysza. To było miłe. No to stwierdziłem, dobra, zobaczę jak układ nerwowy, jak ciało będzie reagowało na podkulony ogon. No to na czworaka i jazda. No i faktycznie miednica podwinięta, jakby ogon podkulony, ale co się od razu okazywało. Po drugiej stronie też była reakcja, czyli tam gdzie głowa, spuszczony łeb. Tak jak w ten sposób, podniesiony łeb, podniesiony ogon, spuszczony łeb, podkulony ogon. W ten sam sposób moje ciało reagowało. No okej, czyli spuszczony łeb przy tym wszystkim, choćby nawet jak tresurowo idąc wobec przestrzeni, materii. Aha. Polowanko. Także jak się zatrzęsie aparat, to. Zacząłem to spowalniać, te ruchy właśnie. Już tak mówię o tych mikroruchach. A jakby to wytłumaczyć? No, tak myślałem już nad tym kilka razy i za każdym razem trafiałem na... Za każdym razem trafiałem na tą samą odpowiedź, więc teraz jej udzielę. O co chodzi z mikroruchami? Jak najlepiej je... się ich nauczyć, jak je zrozumieć. To jest coś, co jakby przyspieszanie i zwalnianie w tańcu też. Masz tempo, pół tempo, ćwierć tempo, jedna ósma tempa, po prostu. Tutaj najlepiej wykorzystać czas. Pewnie dlatego też właśnie tą książkę, co mówiłem o tym filozoficzne rozumienie czasu muzycznego i tak dalej, z racji tego, że też
Spora część mojego życia to jest DJ-owanie, a to też jest praca z czasem w muzyce, żeby zmiksować dwa utwory, żeby w odpowiednim momencie wejść, przejść, wykorzystać poszczególne elementy w utworach. Ale jeśli chodzi o ruch, tutaj najlepiej by było chyba koncepcję wydłużania czasu. Czasu ruchu. Na przykład, no, niech będzie przykładem ta dłoń. Jak jest taki ruch, powiedzmy, że to jest wersja podstawowa. Więc najlepiej by było ten, znaczy zakres tego ruchu, nie czas ruchu, zakres tego ruchu. Późna pora i zmęczenie. Ok, jest zakres tego ruchu, powiedzmy, no niech będzie to 90 stopni. 90 stopni. Więc jak przejść do zamiaru ruchu? Wiem. Dobra, no to zmniejszamy go o połowę. Tą połowę jeszcze o połowę. Tą połowę, połowę jeszcze. Aż dojdziemy do momentu, kiedy my czujemy ten ruch, ale nie da się go praktycznie optycznie zaobserwować, zwłaszcza z dystansu. To już ja w tej chwili robię ten sam ruch, a jeszcze go mogę zmniejszyć. W tym momencie już praktycznie dłoń jest nieruchoma, a jest kwestia, jakby zamiar ruchu jest odbierany przez układ nerwowy, przez mięśnie głębokie i jest gotowość. To też właśnie, że tak powiem, jedna z moich kotek ma podobne objawy właśnie z katarem, z takimi rzeczami jak ja. A propos tego, że zwierzęta przejmują nasze dolegliwości. To też między innymi dało mi do myślenia i kopa do pracy nad sobą, żeby to załatwić. Jeśli chodzi jeszcze właśnie o mikroruchy, o zmniejszanie tego ruchu, tu jest jeszcze druga rzecz, którą można, według mnie powinno się mieć na uwadze, a mianowicie ciągłość ruchu, płynność ruchu. Tak jak kiedyś mi przyszło po swobodzie, po płynności ruchu ludzi poznacie, to właśnie na przykład ten ruch, który pokazywałem, można go wykonać w pełnym zakresie, powolutku. O, już. Miejscami jest ten ruch skokowy. Nie ma tej płynności ruchu. I właśnie w takich miejscach zauważyłem, bo to czasami właśnie tylko na przykład w jedną stronę są skokowo ruchy w danym miejscu, w danej pozycji, a w drugą stronę już idzie płynnie. I tak właśnie bawiąc się tematem, obserwując siebie w tym wszystkim, właśnie znalazłem, że w tych miejscach, gdzie ten ruch odbywa się skokowo, mało płynnie, tam siedzą ukryte różne rzeczy. Albo są jakby przerwy, albo są ukryte różne właśnie traumy, rzeczy wyparte, które gdzieś znalazły swoje miejsce w ciele. I w takich miejscach dobrze się jest zatrzymać. Pobyć tam chwilę. Chyba, że to jest już tak bardzo nieprzyjemne, to dojść do granicy tego miejsca i po prostu tak jakby przez ogrodzenie popatrzeć, pobyć tam. Być blisko, ale jeszcze nie wchodzić w temat. Ponieważ robiąc coś na siłę, dojdzie się do tego, że organizm się zacznie buntować, ciało się zacznie bronić. Już kiedyś nawet właśnie odnośnie tej ciągłości też myślę, że
czasem właśnie jak człowiek zaczyna poznawać siebie, zaczyna pracować ze swoją podświadomością, z mechanizmami, które siedzą takimi nieświadomymi, nagle się okazuje, że wiele rzeczy do siebie nie pasuje. Ale mimo wszystko daje to spokój. I dla pewnej części umysłu taką też mam koncepcję, że liczy się ciągłość. Nieważna jest logika, ma być ciągłość. Mają być, powiedzmy, wszystkie banki z procedurami zapełnione. Część z nich będzie współgrała, część nie. Ważne, że są zapełnione. Nieważne, czy one będą funkcjonować, czy to będzie działało. Ciągłość musi być. Jakoś tak mi się to też na ruch przełożyło. Że właśnie przy szybkim ruchu łatwo przegapić te miejsca. Łatwo przeskoczyć z jednego do drugiego. Tu też temat silnika krokowego. Mi tak wskakuje takie hasło, silnik krokowy. Tak jakby właśnie silnik krokowy w pewnym miejscu nagle przeskakiwał kilka kroków przy szybszym ruchu. Można to przegapić, łatwo to przegapić, ale idąc jak wskazówka sekundowa na zegarku, łatwiej takie rzeczy poznać, poznać siebie. Jeżeli są na przykład jakieś braki w układzie nerwowym właśnie związane z płynnością ruchu, to sobie ciało to uzupełni. Jeżeli coś jest tam uwięzione, zamknięte i się tam pobędzie chwilę, to na przykład no tu akurat są drgania z innego powodu, ale zaczną się drgania mięśni. Zacznie się uwalniać to, co tam jest. I po prostu poczekać, aż to będzie coraz wolniej, coraz wolniej. Aż się uspokoi, że tak powiem, wytelepie, wytrzepie. To jest coś, co jak ja pracowałem ze sobą i tak właśnie zauważyłem, okej, pozwoliłem, żeby coś się działo, żeby ciało sobie to samo załatwiło, przejęło tą energię, która tam była uwięziona i jak się wytrzepało, tak już z reguły nie wracało, ale czasami mi się pojawia płacz przy tym wszystkim albo jakieś inne różne emocje, odczucia. Przeróżne rzeczy mogą być. Tutaj też jak pracowałem właśnie z tym kręgosłupem podkulonym ogonem, spuszczonym łbem, też w pewnym momencie właśnie pracując z kręgosłupem też się właśnie pojawiły jakieś takie skokowe ruchy, też się pojawił jakiś niezwiązany z niczym płacz, jakieś różne emocje, odczucia przykre, smutne, więc możliwe, że tam się też pewne rzeczy uwięziły i przypuszczam, że to jest tylko czubek góry lodowej tego, co tam znajdę. Bo dzisiaj to był tylko pierwszy etap pracy z tym. No. To tak właśnie odnośnie mikroruchów, ciągłości układu nerwowego, pracy z neuroświadomością. No. To jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Na zdrowie, herbatą, w sumie mieszanką herbaty.